jest tam taka scena, kiedy mam dużo kóz koło siebie i jakoś w mojej głowie, w głowie reżysera, operatora, te kozy inaczej miały chodzić. Dzień dobry Państwu, tutaj Natalia Nowecka z Radia SK i jest ze mną Anna Szymańczyk. Dzień dobry. Czyli główna gwiazda nowej komedii Netflixa Nic na siłę. Zacznijmy od tego, że rok temu miał premierę film z Twoim udziałem, za który chyba wszyscy Polacy Cię po prostu pokochali. Jest mi bardzo miło, dziękuję. Czy spodziewałaś się aż takiej reakcji, aż takiej miłości do Zośki? Znaczy ja ją pokochałam na dzień dobry, więc moje serce było z nią, ale że to będzie tak rezonować, nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, że to aż tak, że aż tak ta postać wybrzmi i aż tak się zapisze w głowach oglądających, bo no to nie tylko Polacy. Na lichotę. Nie mówmy tego, bo ja bardzo lubię Leszka. Ja też, ale coś w tym jest. Ja myślę, że Leszek mi dał szansę na to też, że my po prostu też we dwójkę działamy, że ani jego postać bez mojej nie istnieje, ani moja bez niego. Więc gdzieś tam zdarzył się jakiś cud między nami, że tak powiem, energetyczny i też ekranowy. I to myślę, że dlatego ta Zośka też tak wybrzmiała. A w Nic na siłę grasz Oliwkę, tak. Która też ma mocny charakter. No tak, Oliwka ma mocny charakter, ma temperament, ale myślę, że ma też sporo uroku, wdzięku i ma serce, które gdzieś tam głęboko skrywa i dopiero kiedy przydarza jej się w życiu historia taka, że poznaje bardzo interesującego mężczyznę, ta relacja nie jest łatwa, no to dopiero wtedy odkrywa swoją łagodną stronę. A sądzisz, że Oliwka podbije serca widzów tak samo jak Zośka? To jest zupełnie inna rola, więc myślę, że w inny sposób, ale jestem przekonana, że wiele osób będzie mogło się w niej obejrzeć. Oliwka jest pracoholiczką, jest osobą, która jest totalnie sfiksowana na punkcie swojej pracy i swojego zawodu, jest szefową kuchni. I zostaje wyrwana z tego swojego świata i wrzucona do mniejszego, wiejskiego i próbuje się odnaleźć. I myślę, że wielu widzów będzie się mogło odnaleźć w takiej sytuacji, że zostają przeniesieni z jakiegoś świata swojego normalnego trybu życia do zupełnie innego. I więc myślę, że ona może być bliska ludziom. A wspominałaś właśnie o relacji romantycznej, którą nawiązuje Oliwka, ale Nic na siłę nie jest stricte komedią romantyczną, tylko bardziej komedią obyczajową i no jedną z najważniejszych relacji w filmie i w ogóle w życiu Oliwki jest jej relacja z babcią. Tak, tutaj miałam szansę spotkać się, to było to też moje marzenie jakieś, spotkanie się z panią Anią Seniuk, która gra moją babcię. Zdradzę taką tajemnicę, że jak byłam mała, to mówiłam, że Ania Seniuk jest podobna do mojej babci. Moich dziadków już nie ma, ale tutaj spotkałam Anię Seniuk i jest to rzeczywiście dla mnie jakaś taka wspaniałe spotkanie aktorskie przede wszystkim. Szczerze mówiąc, nie wiem jak się gra za Anią Seniuk, bo ona gra tak sugestywnie, że już nic nie musisz grać, po prostu starasz się nie zepsuć tego, co ona ci proponuje. Ta relacja Oliwki z babcią nie jest łatwa. To jest relacja dwóch silnych kobiet. Bardzo silnych. Bardzo do siebie podobnych w gruncie rzeczy, które poróżnił czas, poróżniła historia i wiele niewyjaśnionych spraw. Więc one będą próbowały odnaleźć tę miłość do siebie nawzajem na nowo. No przyznaję, jest jedna scena, nie będę zdradzać, która, żeby nie otrzeć się o spoilery, ale łezki mi popłynęły po twarzy. O, bardzo mi miło. Bardzo wzruszająca. No i też bardzo dużą rolę w tym filmie odgrywają zwierzątka. Tak. Jak się grało z taką chmarą zwierzaków? No, granie z taką chmarą zwierzaków to też jest niespodzianka, bo też nie do końca zaplanujesz cokolwiek. No. Na przykład jest tam taka scena, kiedy mam dużo kóz koło siebie i jakoś w mojej głowie, w głowie reżysera, operatora, te kozy inaczej miały chodzić. A trudno im chyba wytłumaczyć, trudno się z nimi skomunikować, natomiast też rzeczywiście jak gdzieś złapałam kontakt ze zwierzętami, miałam też wcześniej spotkania z tymi zwierzakami, które będą grały. Tutaj zajmowali się państwo radcy i racuchowe zoo dawało zwierzęta do tego filmu i miałam szansę bywać wcześniej u nich w domu, u nich w tej zagrodzie ze zwierzętami i zapoznać się z nimi.
Więc to było na pewno cenne, że w ogóle mogłam nawiązać jakikolwiek kontakt, że też mogłam się przestać bać niektórych rzeczy, bo to wcale nie jest takie proste wejść w stado kóz na przykład. Okazuje się, że jednak człowiek ma taki lęk, że nie wiem, tutaj go na róg weźmie albo głową pobodzie, albo nie wiem, kopnie czy coś. Natomiast zdarzały się takie magiczne momenty. Właśnie jest cały czas ta scena, o której myślę, w której te zwierzęta nie grały tak, jak chciałam i tak, jak chciał reżyser. Natomiast dały zupełnie co innego. Gdzieś w pewnym momencie one mnie zaczęły słuchać i wiem, że to brzmi jak trochę czary, mary i magia, ale gdzieś złapałyśmy telepatyczny kontakt. I rzeczywiście dało się nad tymi zwierzętami zapanować. Zupełnie inna sytuacja jest z koniem, z którym ta relacja była budowana przez ileś miesięcy. Ja też uczyłam się jeździć do tego filmu. Właśnie chciałam zapytać, bo masz wiele naprawdę pięknych scen, kiedy ja naprawdę zazdrościłam tej Oliwce, tej jazdy konnej, mimo że ja panicznie się boję koni, muszę przyznać. I właśnie miałam zapytać, czy to byłaś ty, czy jednak dublerki? To byłam ja w większości scen. Tam wszędzie, gdzie nie jest to bardzo szybko, to byłam ja. Gdzie bardzo szybko koń się nie porusza, to jestem ja. I jestem wdzięczna i produkcji, i reżyserowi, i w ogóle losowi, że mi się trafiła taka możliwość, żeby się douczyć czy nauczyć jazdy konnej. Koń, z którym współpracowałam, absolutnie jest fantastycznym zwierzęciem, ale to też jest charakter. Ja próbowałam jeździć na dwóch koniach u państwa radzkich i okazało się, że jednym koniem nie jestem w stanie się w ogóle dogadać. No to są chyba skomplikowane zwierzęta. To są skomplikowane zwierzęta, one są nauczone wielu rzeczy, zwłaszcza zwierzęta filmowe są wytresowane też do tego metodami po prostu nauki. Na przykład koń Leo, na którym jeżdżę, bo to jest jego oryginalne imię, on przede wszystkim reagował na akcję. To jest koń, który był nauczony. Profesjonalista. Profesjonalista, ja nie wiem, czy nie większy ode mnie, szczerze mówiąc. Więc naprawdę to była spora nauka i też odnalazłam jakiś na nowo kontakt ze zwierzętami, bo moja relacja ze zwierzętami prywatnie nie jest prosta. Okej, nie wiem, czy mam wnikać, czy... Bardzo kocham zwierzęta, nigdy nie robię im krzywdy, natomiast nie mam łatwości rozmowy z nimi. Też nie rzucam się na psa, którego mijam na ulicy. Może to i dobrze, cudny. Bo jeszcze by dziabnął. Ja myślę, że to jest dobrze, bo też rozmawiam czasami z właścicielami zwierząt i wcale oni tak nie lubią bardzo, jak się dotyka im tych zwierząt. A wręcz mało którzy lubią, raczej nie bez przyczyny. Tak, także tutaj jestem wdzięczna za to spotkanie. Jak sobie myślę o tym koniu, na którym jeździłam, to mi się łza w oku kręci. Właśnie zatęskniłam do niego i pewnie pojadę go odwiedzić. W międzyczasie zostałam też matką chrzestną osła. Jak to? Jak wygląda bycie, na czym polega bycie matką chrzestną? No podobno muszę prezenty przynosić, więc no dopiero będzie miał pierwsze urodziny. W ogóle osioł nazywa się Oliwka. Urodził się w trakcie przygotowań do naszego filmu i właśnie zostałam matką chrzestną i został nazwany imieniem mojej bohaterki. No, zaczęła się wykazać jak pierwszy urodzin. No teraz już niedługo marzec się zbliża, czy tam kwiecień, będę musiała się przygotować. A w filmie jest scena porodu, który odbierają Oliwka z jej lubym. To był faktyczny poród? Jak to, nie, na ile mogę zdradzać? Nie, wszystko było na pewno przeprowadzane zgodnie z procedurami. Żadne zwierzę tam nie cierpiało. Były przerwy też dla zwierząt. To wszystko było tak zrobione, jak trzeba. Więc nie był to naturalny poród. Bo ten po prostu... To był cielaczek? Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Nie, to była koza. Właśnie, ale jak się nazywa mała kózka? Nie mam zielonego pojęcia. Ja też nie, jeżeli ktoś z was wie, tak, to prosiłem o informację. Jak się nazywa mała koza? Ale wygląda bardzo realistycznie, jak taki... Znaczy, to jest żywe zwierzątko, natomiast sam poród nie był żywym zwierzęciem robiony. Dobrze. No dobrze, do wszystkich obrońców zwierząt. Tak, możecie być państwo spokojni, tam żadne zwierzę nie ucierpiało i państwo, którzy przygotowywali zwierzęta, naprawdę je kochają. To są członkowie ich rodziny. Więc i też na tym filmie to był ważny partner, jeżeli nie najważniejszy. Takie mam wrażenie, że to dla Oliwki był najważniejszy partner. No te sceny czasami trwały, no bo tak jak mówię, te zwierzęta nie chcą grać tego, co my chcemy. A masz ulubioną scenę?
Mam scenę, którą zapamiętałam bardzo dobrze i która jakoś mi się wbiła w pamięć. Ona nie była łatwa. To jest scena, kiedy Oliwka przejeżdża przez rzekę na koniu. To właśnie to też jest scena, która mi się bardzo wbiła w pamięć. Ja bardzo kocham tę scenę i do dzisiaj pamiętam emocje, które mi towarzyszyły. To jest coś niesamowitego. Po pierwsze, w ogóle to była chyba jedna z pierwszych scen takich konnych, że ja naprawdę byłam z dala od wszystkich i musiałam nad tym koniem zapanować. Po drugie, jednak przechodzenie przez rzekę jest czymś bardzo dziwnym. Też nie wiesz, jak ten koń się zachowa w wodzie. Akurat tutaj nam filmowy kartacz bardzo pomógł, bo zaczął kopać tę wodę, zaczął się bawić ze mną. I pamiętam ten moment jakoś tak totalnie wspaniale i czułam, że to jest też scena, w której ja poczułam Oliwkę i też tę miłość do tego Podlasia, gdzie kręciliśmy i pamiętam to oświetlenie, to słońce, to są jakieś wrażenia takie sensualne, które zapamiętam na pewno na długo. Właśnie to Podlasie, bo już słyszałam, że kręciliście na Podlasiu, tak. I które wygląda w tym filmie po prostu absolutnie przepięknie. Ono tak wygląda, no ale całe szczęście świetny operator Jeremi Prokopowicz i reżyser Bartek Prokopowicz, tak, to są bracia, to nie jest przypadek. Był jeszcze Wiktor Prokopowicz, który nam tam pomagał, był drugim reżyserem. Generalnie panowie potrafili pokazać te dusze Podlasia, która jest wspaniała. Nawet w trailerze, bo to nie jest tajemnica, co jest w trailerze, jest ta taka pajęczyna, którą widać taka z rosą. To wspaniałe rzeczy, które zostaną. Dźwięki, zapachy tego Podlasia zostaną ze mną i to jest niesamowite, jak mi się ta wieś trafia w tym filmach. Właśnie. Tak. Właśnie z jednej strony można pomyśleć, że znów grasz bohaterkę, która mieszka na wsi, a z drugiej strony to są inne bohaterki. Nie, to są zupełnie inne bohaterki, bo one mają zupełnie inne korzenie. Zośka była osobą ze wsi, która po prostu tam mieszka i tam jest zalogowana, to jest jej przestrzeń. Natomiast tutaj cała sprawa z Oliwką polega na tym, że ona jest wyjęta zupełnie z innego świata. Miastowa. Jest miastowa i to bardzo miastowa. Jest przyzwyczajona do tego, że rządzi, że zarządza ludźmi, że jest w pośpiechu. Ta jej praca w kuchni wymaga tego, żeby ona była multizadaniowa, szybka, skupiona, że to wszystko jest na czas. A tutaj raptem dostaje w ogóle jakieś spowolnienie na tej wsi. No i z drugiej strony w pracy ludzie zazwyczaj słuchają, tymczasem uwielbiam tę scenę, jak ona biega i gania te kozy i krzyczy, tak, dziewczyny wracajcie! Dziewczyny wracajcie, no ona jest zupełnie bezsilna chwilami. Trochę ja też, jeżeli mnie coś łączy z Oliwką, to tutaj rozmawiałyśmy nawet z Martą Klin, producentką, że tak naprawdę jedyny moment, kiedy ja nie biegłam, kiedy ona mnie widziała zatrzymaną, to było jakbyśmy na tym Podlasiu. I rzeczywiście ja trochę jak Oliwka, z takiego pędu miejskiego, tam się logowałam na miejscu i łapałam oddech. Ta praca nad tym filmem była też wypoczynkiem niesamowitym. Poza tym mam jakieś szczęście do ekip, no. Kurczę. Właśnie miałam zapytać, jaka była atmosfera na planie. Atmosfera była wspaniała. Naprawdę my wszyscy byliśmy w pracy, ale byliśmy też na wakacjach. To nie był plan, na którym wszyscy po skończonym planie chowali się w swoich pokojach w hotelu, bo musimy pamiętać, że to był projekt w całości wyjazdowy. My praktycznie nic nie kręciliśmy tutaj w Warszawie na miejscu. Więc tak naprawdę byliśmy zalogowani tam trochę na koloniach. Przy ciężkiej pracy też, bo pamiętajmy, że to jest praca fizyczna. Praca na planie to jest praca fizyczna. My nie tylko pięknie wyglądamy, my tam po prostu zasuwamy z łopatą czasami. Ale mam wrażenie, że wszyscy jakoś tak spowolnili, zalogowali się w tym miejscu. Każdy z nas starał się czerpać z tej wsi i z tego Podlasia jak najwięcej. No ja jako dziecko spędzałam wakacje na wsi i muszę przyznać, że podczas seansu miałam takie poczucie nostalgii, że potrafiliście naprawdę dobrze oddać ten klimat. Tak, to tutaj praca całej ekipy i wspaniałe lokacje. To są miejsca, ja oczywiście sobie nie zapisuję w trakcie robienia filmu, później jestem wściekła, bo czasami w wywiadach ktoś mnie pyta, gdzie to było robione, albo ja bym chciała wrócić do niektórych miejsc. I muszę to odnajdywać na planach pracy. Bo nie zapisuję i to jest moja nauka na przyszłość, że te miejsca, w których my kręcimy filmy, nie tylko ten, ale ogólnie, to są przepiękne miejsca, do których normalnie by się nie trafiło albo przeszło bokiem obok nich, a ludzie, którzy wynajdują lokacje, mają po prostu jakiś niesamowity dar zobaczenia czegoś czasami w czarnych dziurach, czegoś wspaniałego i pięknego.
No ja nigdy nie byłam na Podlasiu, a przynajmniej nie pamiętam, żebym była. Może uważam, że powinnaś. No i właśnie nigdy mnie tam nie ciągnęło, ale po obejrzeniu Nic na siłę, to no, naszła mnie ochota. Tam są piękne dziewicze miejsca cały czas. Ludzie też żyją w innym rytmie. Też dom babci Oliwki to był dom rzeźbiarza. Pan tam rzeźbił w drewnie. Wszyscy chyba wyjechali z planu z figurkami jego roboty. Ale też ten dom był niesamowity w środku. Jezu, ale w ogóle przepiękny jest ten dom. Tak, on jest niesamowity i jakiś przepiękny z duszą. Ja myślę, że tam nam w ogóle to całe obejście babci Oliwki pomogło. W tym miejscu jest dusza jakaś. I w ogóle na tym Podlasiu jakoś inaczej się oddycha. Tam krąży jakiś taki spokój i połączenie z naturą. I to było coś niesamowitego. A co cię urzekło w ogóle w historii Oliwki w samym filmie? Prawda. Prawda o tym, że miłość nie jest prosta, że relacje z rodziną nie są proste, że czasami jakieś zaszłości, które nie są wyjaśnione przez lata, po prostu rzutują na kolejne pokolenia i ranią je. I że czasami osoby, które się bardzo kochają, nie mogą być blisko siebie, bo następuje takie zaplątanie losów, że nie mogą być blisko siebie, ale że też miłość zwycięża. I jest to taki niby prosty przekaz, ale ja mam wrażenie, że cały czas powinniśmy sobie o tym przypominać, że dobro, szczerość, prawda, bo też ten film mówi o tym, że nie mówienie prawdy bardzo, bardzo plącze. Chociaż Halinka to trochę na swoje wyszła, swoimi Halinka intrygami. Halinka na swoje wyszła, no ale ta miłość Oliwki i Kuby jest bardzo mocno zaplątana. Oj, bardzo. Bardzo mocno, tak. Ja czasami jak pierwszy raz czytam scenariusz, to w ogóle też sama nie mogłam się złapać. I jak to idzie? Więc tam jest dobrze zawalowane to wszystko i zawiązane. Natomiast no, pewnie byłoby łatwiej, gdyby on jej powiedział prawdę na samym początku. To zdecydowanie. Ale nie byłoby filmu, więc dobrze, dobrze, że tam nakręcił. Dobrze, także na koniec tylko, gdybyś mogła zwrócić się do naszych widzów i polecić, dlaczego powinni obejrzeć Nic na siłę. Kochani widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć szczere uczucia, nie tylko te dobre, ale również te trochę mniej przyjemne, jeżeli chcecie poznać bohaterów, którzy mają duszę, którzy mają swój rodowód i piękne, piękne krajobrazy. I chwilami się uśmiać, ponieważ moi koledzy, którzy grali drugoplanowe role, są fenomenalni. To bardzo serdecznie zapraszam do oglądania filmu Nic na siłę od 27 marca w Netflixie. Dziękujemy bardzo i oglądajcie i dajcie znać, jak się podobało. Mam nadzieję, że bardzo.